Cześć. Cześć, dzień dobry, witajcie. Za oknem aura niesprzyjająca. Wieje, pada, w nocy również tak było. A my się cieszymy, że mamy taką fajną bazę, gdzie jest cieplutko, przyjemnie. O, wystarczająco ciepło przynajmniej. Tak, nie marzniemy, jest w porządku. Ale słuchajcie, jak to jest z tym biwakowaniem, rozkładaniem się w czasie podróży, gdy jedziemy rowerami, czy idziemy z plecakami, czy zawsze jest to bezpieczne? Chcemy tutaj nawiązać troszeczkę do kilku komentarzy, które się pojawiły pod którymiś z filmów. Pytacie nas, jak to jest, więc postaramy się troszeczkę wam dzisiaj na ten temat poopowiadać, ale będzie też na koniec Dorenda się przejdzie do ogrodu, bo są kotki, słuchajcie. Wczoraj się pojawiły, rano też byłem popatrzeć, siedzą tam, no nie mają niestety takich wypaśnych warunków jak my tutaj, bo niestety są tylko pod krzaczkiem, a nie pod dachem, no ale są. Jakiś daszek to mają troszeczkę. Dobra, to jak to Dorenda jest z tym jeżdżeniem? Rowery pełne, tak, wyposażenie, wszystkie rzeczy do gotowania, namiot. No tylko trzeba znaleźć jakieś miejsce. Tak. Jest to łatwe, trudne? To zależy. Gdzie? Są tereny, w których to jest trudno, bo nie ma płaskich miejsc. Są tereny, gdzie to jest trudno, bo wszędzie jest zabudowane. I są miejsca, gdzie nic nie ma i gdzie w każdej chwili w dowolnym miejscu możesz rozłożyć namiot. No i wszystko pomiędzy. Więc zależy. No, zazwyczaj w ciągu dnia już widzimy, jaki jest ten teren i wiemy, czy już wcześnie, czy musimy się zacząć się rozglądać za miejsce, gdzie namiot można będzie postawić, czy nie. Czasem na przykład godziny wcześniej niż tak naprawdę chcemy się rozbić, już zaczynamy i jak widzimy coś dobrego, no to jednak tam wcześniej się zatrzymujemy, bo wiemy, że później może nie być miejsca na przykład. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że my jadąc nie planujemy dokładnie miejsc noclegowych. Tak samo jest, jak nie planujemy trasy do przodu. My ją mniej więcej planujemy, którędy chcemy jechać, ale nie planujemy do każdej najmniejszej drogi i często po prostu wieczorem po kolacji otwieramy sobie jakąś mapę elektroniczną, patrzymy na dystanse, jakie możemy pokonać, co jest oczywiście zależne od typu, że to są góry, czy jest dużo podjazdów, czy na przykład jest ładna pogoda i wiatr w plecy, więc sobie to wszystko wymyślamy na bieżąco. I tak samo jest, jak już jedziemy i na przykład zbliża się wieczór, no to też trzeba wiedzieć, żeby na przykład ten wieczór nie zastał nas w jakimś dużym mieście, no bo w miastach tak. Z noclegiem będzie oczywiście problem. No chyba, że to jest Iran, bo wtedy w każdym parku tak naprawdę można się położyć. Tak, ale Europa już jest troszeczkę inna, tak. Więc tutaj raczej staramy się spać albo tak, żeby z 20-30 km to było przed miastem, albo już przejeżdżamy dane miasto i gdzieś szukamy miejsca w jakichś najbliższych wioskach, czy po prostu łąkach, lasach, które są za miastem. Często też patrzymy na mapę, czy gdzieś jest jakiś lasek, czy coś widać, że gdzieś jest zielono na przykład, albo czy też jakaś rzeczka jest. No, coś, co na mapie wygląda, że tam gdzieś możemy znaleźć miejsce i wtedy tam pojedziemy. Oczywiście łatwiej będzie w górach, bo tam zazwyczaj raz, że jest mniej ludzi, jest więcej otwartej przyrody. Chodzi mi o te jakieś na przykład, że można znaleźć polanę, otwartą przestrzeń. A gorzej będzie na takim terenie, gdzie jest na przykład mniej więcej koło siebie są wioski, ale między wioskami jest teren zagospodarowany, gdzie na przykład są pola, tak. Gdzie jest coś zasiane, albo jest taka gęsta melioracja, że nawet trudno by było znaleźć coś równego. Tak, albo gdzie wszędzie są podmogłe tereny. Dokładnie. W górach też nie zawsze jest łatwo, bo jak jest wysoko w górach i wszędzie są skały i kamienia, no to też nie jest to najlepsze miejsce zazwyczaj do namiotu, ale w nich jest łatwiej. I to nie jest też tak, że te miejsca są po prostu wszędzie. No, je trzeba szukać. No, tak jak Dorenda zaczęła, wcześniej powiedziała,
jeśli godzinę wcześniej na przykład chcemy jechać do 19, bo o 20 zachodzi słońce, więc mamy taką godzinę, żeby rozbić namiot, zacząć robić posiłek, ale widzimy super miejsce na przykład o godzinie 18, a na mapie by wyglądało, że dalej może być problem, to zostajemy już w tym miejscu. Tak. A co to jest super miejsce? To może też ciekawe. No, na co zwracamy uwagę? Tak. Przede wszystkim trzeba to bardzo intuicyjnie ocenić, zobaczyć w jakiej to miejsce jest odległości na przykład od drogi i przede wszystkim co to jest za droga, czy to będzie droga jakaś lokalna, czy to będzie blisko drogi, gdzie jest bardzo duży ruch samochodowy. Czy taka polna droga, taka gdzie tak. Może w ogóle nikt nie przyjedzie. Najlepiej, żeby to miejsce było oddalone przynajmniej 300-400 metrów od tej drogi. Najlepiej, żeby było troszkę zamaskowane, czyli za jakimiś krzakami, za jakimiś drzewami, żeby tego namiotu ktoś nie zobaczył bezpośrednio jadąc, przypuśćmy, samochodem. Tak. Bo wtedy, jeśli by się na przykład w nocy ten namiot zaczął, namiot ma takie różne odblaski zamontowane na przykład. Jeśli by zobaczył, że coś się błyszczy, to potencjalnie mógłby wyjść i przychodzić, patrzeć, co się tam dzieje, a każdy taki szelest, hałas wieczorem, jak już się śpi, no to jest budzący i później można już nie zasnąć, bo się człowiek może na przykład przestraszyć. Tak. A jak trudno jest znaleźć takie miejsce, no to można poczekać i namiot rozbić, jak chodzi o to, żeby ludzie nie widzieli wcześniej, że tam jesteście, to można namiot rozbić dopiero, jak już robi się ciemno, bo jak ktoś jedzie samochodem i już jest ciemno, no to patrzę tam, gdzie on ma oświetlone na drodze, a nie patrzę za bardzo w bok i nie będzie to widać, to wtedy szansa jest mała, że to zobaczą. Ale może być oczywiście też miejsce dobre do noclegu w dość bliskiej okolicy jakichś osiedli ludzkich, na przykład zaraz za wsią, jeśli widzimy, że ta wioska jest nieduża, jest na przykład tam jakaś rzeczka, przy tej rzeczce widać, że są takie wypłaszczenia, zazwyczaj można się tam rozbić. To też zależy trochę od kraju i od po prostu od wrażenia, które się ma od tych ludzi, bo w niektórych krajach ludzie są przyzwyczajeni do tego, że ktoś może gdzieś spać na polu, na łące czy gdziekolwiek, a w innych to by od razu przychodzili i nie byłoby spokoju. Dokładnie. A w innych to jeszcze mogą nie chcieć, żeby tam ktoś spał. I oczywiście trzeba się pytać ludzi, jeśli jest taka możliwość, jeśli widzimy, że ktoś akurat tam jest, albo w jakiejś wiosce, czy oni znają jakieś fajne miejsce. Często się to może skończyć tym, że ktoś nas zaprasza do siebie na ogród. Tak. Albo ma jakiś swój teren, ogrodzony bądź nie, i mówi, że tutaj jest spoko, tu jest bezpiecznie, tutaj będziesz mieć możliwość skorzystania z toalety, jest bieżąca woda i tak dalej. To jest też bardzo częste w podróży. Tak, trzeba się po prostu z ludźmi w jakiś sposób dogadywać. Tak. A tutaj to też chciałam dodać, bo jak podróżowałam sama, przed tym jak Maćka poznałam, to często też sama podróżowałam i też spałam normalnie na dziko, ale nie zawsze by... Wtedy zwracałam większą uwagę, żeby na pewno nikt mnie nie zobaczył. Ale nie zawsze łatwo było znaleźć takie miejsce i wtedy właśnie próbowałam u ludzi w ogrodzie na przykład znaleźć miejsce. No na przykład tutaj w Polsce to no nie zawsze jest to wygodne pytanie. Zapytać kogoś, po prostu zadzwonić do kogoś do drzwi i zapytać, przepraszam, czy mogę tutaj w ogrodzie rozbić namiot. To jest trochę no dziwne, nie? Dla niektórych przynajmniej. I często robiłam to tak, że pod koniec dnia, jak widziałam kogoś w ogrodzie, to prosiłam wodę. Czy pan może trochę wlać wodę do butelki, czy pani? I wtedy często powstała jakaś rozmowa, pytali skąd jadę, dokąd jadę, gdzie będę spać. No i mówię, że no jeszcze nie wiem, gdzie będę spać, bo muszę znaleźć miejsce pod namiot. No i w takich przypadkach często, zwłaszcza, że dziewczyna sama, ludzie sami nawet wpadali na ten pomysł, że a no to przecież tutaj w ogrodzie albo u nas w domu jest wolne miejsce, możesz tu spać, bo dziewczyna sama, no to niebezpieczne i tak dalej. Tak, to jest bardzo częste i dobry sposób na znalezienie noclegu, jak już się jest gdzieś bardziej na wschodzie na przykład od Polski, tam są ludzie bardzo otwarci.
tam ludzie są tak otwarci, że nie trzeba mieć pretekstu. Pretekstu właśnie. Nie trzeba mieć pretekstu, żeby zacząć rozmowę, bo oni sami zaczynają. A bardziej na zachód, gdzie ludzie są trochę mniej otwarci, no to dobrze mieć właśnie taki, jakiś taki pretekst, żeby rozpocząć rozmowę. Nawet wczoraj z Dorendą spacerowaliśmy po działkach wieczorem i tak sobie rozmyślaliśmy, a co by było, jakby tutaj się zjawił jakiś rowerzysta z sakwami, no jeśli by na nas trafił, to pewnie by nie było problemu, bo zaraz byśmy go zaprosili do naszego domku, albo byśmy mu pozwolili rozbić namiot w ogrodzie, ale mamy pokój gościnny, więc znalazły miejsce w środku. Ale jeśli by trafił na kogoś innego, no to tak naprawdę nie wiadomo, czy by spotkał się z taką gościną. No i ten pomysł, o tym pomyślałam, dlatego że tu zdradzę trochę czegoś, czego jeszcze nie widzieliście w filmach. Jak byliśmy w Rosji, to kilka razy spaliśmy na ogródkach działkowych właśnie, bo już było zimno i no, tam nie zawsze były takie tereny, gdzie łatwo było znaleźć pola podmokłe czy coś, lasy. Tak, tam zupełnie trudno było. W tych ogródkach to wjeżdżaliśmy na teren i już prawie nikogo nie było, ale jakaś jedna osoba się znalazła, pytaliśmy, czy jest gdzieś jakieś miejsce, jakiś domek nieużywany czy coś takiego, i oni zazwyczaj wiedzieli, a ten sąsiad nigdy nie zamyka swojego domku. Tam możecie spać, jeśli potem posprzątacie, żeby nie widać było. I tak kilka razy spaliśmy w domku u kogoś, kogo nie było. Przepraszam, coś dzwoniło. I zastanawiałam się, czy tak samo łatwo by było na polskich ogródkach. Ale tutaj chyba częściej wszystko jest zamykane. Tak, słuchajcie, to już mniej więcej wiecie. Jak będą jakieś szczegółowe pytania, to piszcie w komentarzach. Nie, ja jeszcze... Jeszcze chcesz coś powiedzieć? Tak, bo mówiliśmy o tym, że ma być spokojnie i bezpieczne, ale poza tym, no to trzeba... Oczywiście teren musi być płaski. Najlepiej, żeby była rzeczka w okolicy, czy inna woda. Żeby się można było umyć. To jest po prostu wygoda. Znaczy, woda jest ważna, jeśli jest bieżąca, płynie w jakimś potoku, rzeczce, no to zazwyczaj zależy od miejsca. Będzie dobra, żeby się umyć, ale nie zawsze ta woda jest dobra, żeby ją pić. No, ale do picia to te kilka litrów, które macie ze sobą, to wystarcza, a jeśli nie trzeba oszczędzać na mycie, jeśli ręce można po prostu umyć, czy tam talerze, czy cokolwiek, miski, to jest wygoda po prostu. Poza tym trzeba zwracać uwagę na słońce rano. Jak jest bardzo gorąco, żeby rano nie było słońca, a w innych przypadkach, żeby rano właśnie było słońce, żeby namiot szybko wysechł. Albo się rozkładamy w cieniu, albo tak, żeby było rano słońce, tak. Jeśli jest zimno na przykład, to wtedy lepiej. Tak. Żeby dzikich zwierząt ewentualnie nie było. Co jeszcze? W lesie, o! Jak pojechałam sama w podróż, w pierwszą długą podróż, to przez pierwszą noc się nauczyłam, że lepiej nie stać pod sosną chyba. Aha, stałam. Bo szyszki spadały. Szyszki spadały i z drzew iglastych też żywica może kapać, no, ewentualnie. Tak. I wtedy padało w nocy i rano cały czas kapało z tego drzewa. I namiot nie wysychał w ogóle. Więc lepiej nie bezpośrednio pod drzewem. Dobra, słuchajcie, w razie dodatkowych pytań piszcie komentarze. Dorenda teraz pójdzie zobaczyć, co u kotków. Aha, dobrze. No i tyle chyba na dzisiaj w takim razie. Tak. To do zobaczenia. Dziękujemy za oglądanie, subskrypcje, komentarze, lajki. Pa, pa. Pa. Cześć, kotki. Tam. Nie ma. Właśnie są schowane tu pod spodem w dziurze, ale to słabo będzie widać. Tak, są. Są tam małe, widzę. Jeden wychodzi chyba. Widzę już drugiego, trzeciego. A matki nie ma. Matki gdzieś pewnie poluje.
No, no niestety, nie zobaczycie, ale są.